Państwa, jak dzisiaj jedziemy z... Jezus Maria, bym się wyryżnął. Jedziemy skrótem przez piękną okolicę. Reklama mówi, że mostek jest. Jest to most miłości w Wenecji. O, i knajpka przy mostku. Jedziemy na mostek, pod mostek czy za mostek? Ciekawostka, nie? To jest podpis 1514. Myślę, że roślinka wyrosła z kamienia. Jasny gwint, jakie przeboje w tle. Góry zacne nad mostkiem, bo jedziemy przez skaliste góry niczym w kanionie kuźwa rzeki Colorado w USA. O kurde. Moja. Kalimera file. Sprzedawcy rozkładają swoje stragany. No woda kryształ, jasny gwint. Idziemy teraz na mostek. A potem skok z mostku na gumie. Oczywiście na gumie z majtek pana Romana. Idziemy na górę? Idziemy. Sprzedawcy już tu jakieś pietruszki porozstawiali. Interesująca okolica. Czasami warto, kochanie, widzisz, wybrać skróty. Kamizelki dostaliśmy kiedyś od Suzuki Moto Polska. Dostaliśmy tutaj jeszcze opony na wyjazd jeden grecki nasz. Dostaliśmy oleje, płyny, klocki. Były piękne czasy. Zasapałem się już. Widziałeś pana wędkarza? Z prawej? Śledzi na łapie. Jak dole? Biorę po dwa kroki. Żeby to się nie zawaliło, bo ja pierdzielę. Może było poprawiane, podejrzewam, że tak. Tam był napis 1400, data 1500, przepraszam, ja znowu popierdzieliłem. Pomagałem panu wędkarzowi. Na dwie wędki, na dwa kije leci, skubany. Patrz, tam domy ktoś hacjenduje sobie. Wodospad? Idziesz pod ten? Pomorsować? Woda górska, świeża. Takie mostarowe, nie? Tak jak mostarze, no. Okolica jak mostarze bośniackim. A to może gość tej restauracji jest. Rybkę świeżą złowi. No. Pięknie, co? Fajnie, że tędy pojechaliśmy. Miałem pewne obawy, ale... Warto eksplorować, proszę ciebie. Mostek mostkiem. Turyści turystami, a o mostku poczytać trzeba. W 12 językach świata na pewno jest. Oczywiście. To? No. Może hodowla pstrąga, zaraz ją łapali. No. Hodowla pstrąga może. Albo jesiotra morskiego. No to sobie później przetłumaczcie. Cwaniaczki. Będziemy pstrągi, jesiotry łapać. Z tyłu po angielsku myślisz? Idzie jakaś rura. Nie bądź pan rura i nie pękaj. Powiem wam, jak baobab.
Czyli na sekwoja. Kawał drzewa. O, kolejny wędkarz, czyli tutaj widzę okolica zacnie obfitująca. I schody donikąd. Trzynasty posterunek widzę wyraźnie. Jest rybka w woreczku, pięknie pochwycił młodzieniec. Jakaś mucha koło mnie lata, żebym się niedokładnie wymył po wyjeździe. Ciekawe, ciekawe. Coś czuję, że nasza trasa dzisiaj będzie przez te góry, tylko w drugą stronę. A górki nie małe. Nie takie się już trasy z górkami robiło. Co jest? To puste? A zobacz tutaj ten coś kawałek. Jakie w mchu i paproci. Jak w żacholeckim lesie u rozbójnika Rumcajsa. Muszą mieć kilka lat te drzewa. No tu niezły pustostan faktycznie. Oby sobie nasi z niego śmietnika nie zrobili. Ale go wyjerało w środku. Tu może spać niedźwiedź. Uhu. Niezłe. English speaking? Nie. Woda zimna. Jedziemy? Źródlana. Proszę Państwa, zapierdalamy z Krysią, bo Stefan na drodze, Stefan na drodze. Łapać Stefana. Łapać Stefana. Złapał się. Ktoś cię przejedzie. Chujku mały. Cześć, how are you? Co jest drogi? Co jest z asfaltu? Asfalt świeży. Mogłeś zrzuć go, gdybyś ten nie chciał zejść, wiesz, dobra? Dotknij go, dotknij, za co tam chcesz. My tu wjechaliśmy od samego dołu. Od tamtych przełęczy. Tam był... Uważaj. Tam był ten mostek. Nie był on zwodzony, co prawda, ale... Zawsze był. Pilnuj gada. Albo tupnij za nim, on pójdzie w drugą stronę. Bo żeby plaskaty nie był za bardzo. Nie nogą, weź go podnieś za ten pancerz. Nie kop węża w dupę, kochanie. Pokaż go, pokaż tutaj z twarzy, z twarzy, z twarzy. Oryginalny... To gdzie on pójdzie teraz do tej skarpy? Oryginalny żółw, da radę. Żebyś nie zawracał, ty, Stanisław Wziągwa. I właśnie stamtąd. Że wam się wydaje, że Grecja to tylko autostrada. Waszym Fiatem Pandą do Paralii, do Leptokarii, to jesteście umiłowani w ogromnym błędzie. Grecja to odkrywanie smaków, odkrywanie, co ja się jąkam, zajebistych tras, odkrywanie całych połaci, jakiegoś węża nie ma, kwiotków. Ależ zapach, ależ zapach. I ta trasa jest cały czas opitraszona, sekundkę, zmiana obiektywu. Opitraszona skałami. Co z tym żółwiem, Małgorzata? Przeżył? Może mu wody trzeba dać, albo Ełby skacza. Tam ma bardziej płasko, sobie go tutaj może przetransportuje. Czekaj, Stefa, gdzie cię przehara tam tutaj mrówka. Zła jest z żółwia, chciałem powiedzieć, z węża. O, skurwysyn, faktycznie jakiś taki ciężkawy. Tu sobie, chłopie, posiedź. Na suchym może, o! Kalimera, kalispera, kalinichta, trzymaj się. Chodź, konie, bo nam brykę ukradną, kluczyka nie wziąłem. A ci włos rozwiało szumnie. No. O Jezus, naprawdę. Ciepło? Ładnie. Nawet nie, w górach jest chłodniej. Przy wczorajszym 41. Tutaj słychać jakoś. Trasa została zaktualizowana. Trasy mi zaktualizowało. Tu się kończy stary asfalt. Zaczyna nowy i odwrotnie. Ktoś z góry jedzie, uwaga.
żeby nas nie popitrasił. Siemandejro! Jakiś włoski, czy włoski, grecki bóg miłości, czy coś. Wszystko wyschnięte. Habry. Habry z poligonu, do. A faktycznie słyszysz, dobra, siadamy. Dobra, wystarczy sobie wpisać w Google. O, jęczmień czy żyto? Proszę bardzo. Moi rolnicy. Rozpoznawczy. Wpisujemy w Google, patrzymy, gdzie Państwo zaremscy są. Chwileczkę. Co jest? Ramionczko. Ramionczko. Gdzie Państwo są? Okolica elegancka. Barierka energochłonna od pierdzielnięcia pojazdem zarośnięta, czyli będzie bardziej miętko, niż Wam się może wydawać. Jedziemy od tamtąd, jeszcze od tamtąd. Remont drogi trwa. Dziki dziczą. Skały wiszą. Asfalt świeżusieńki. Chwileczkę widzę jakąś reklamę firmy. Uwaga. Psik, przepraszam najmocniej. Ojojojojojo, już, sio. Reklama firmy. Oczywiście można sobie wygublać. I w prawo na rozjeździe. 9 sił. Tatrzański. Buf. Niepłonący konar grecki. Ta rzeka w dole jest, słyszę ją. O, stamtąd przyjechaliśmy. Zakręcik. Uroczo. Tunel zamknięty, chyba jedno torowy. Telewizja przyjechała. Przepraszam, krzyczę. Nie podnosisz? Mówię, że nie podniesie kasku, bo jej słońce szkodzi na cerę. Tama. Że wody mało raczej. Może akurat w lipcu. A tu jest! Znak drogowy, ktoś wyrwał, wpierdzielił tam. Niezła okolica. Może auto jedzie. Nasza rzeczka. Od jakiegoś czasu, a tutaj był gdzieś znak drogowy wyrwany przez kiboli z warszawskiej chyba Legii. Gdzie on jest? Jest! Podwójny. Pięknie mi to zbliża ten mój telefon Realme. Skoro Małgosiu jedzie auto, to znaczy, że jesteśmy uratowani. Pięknie wieje. Czy wieje? Jakoś szalenie, ale krzokiem wywija. Jemka. Uczcie się języków. Tak.
A my przesyłamy wraz z małżonką pozdrowienia do Państwa szanownych z samego centrum greckiego upału. Jedziemy drogą z meteorów na Lefkadę, ale nie jedziemy autostradą, tylko jedziemy, nazwijmy to skrótem, 200 km po serpentynach górskich, cudownej urody. Film będzie jutro, jeżeli nas nie wdupią niedźwiedzie po drodze, bo uwaga, niedźwiedź co chwila znaki. Siedliśmy w tawernie na zimnej kawce. O tej porze pusto, bo godzina 12. Ten tu gaduła straszna był. Szefną snajpę poszedł, a już go nie widać. Skubany. Okolica górska, góralska i urocza jest. Cześć. Jest tam motocykl, skały, panie redaktor i oczywiście jeziorko przydrożne. Widziałem go na mapie już kilka lat temu, jednak nie miałem odwagi, żeby tą krętą, sprężynową drogą pełną agrawek i serpentyn jechać. Dacie wiarę, że po drodze cały czas znaki drogowe o tym, żeby założyć zimą łańcuchy na koła. Tutaj jest ponad 2 metry śniegu zimą. No tak, w Grecji 2 metry śniegu, spokojnie. A w okolicach Metsowa, w górach Parnas, mnóstwo wyciągów, kolejek. Jak kolejek pociągiem? Nie, kolejek takich, wiecie, wyciągających narciarzy do góry. Urodziwie, urodziwie. To jeziorko nazwy nie znam, ale bardzo długie. W okolicach miasta Arga, bo już niedaleko. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.